Sędzia nakazał, żeby wypłacać ojcu 2,5 tysiąca dolarów tygodniowo z majątku Brytni, jako koszty leasingu auta, rachunków i wydatków na życie. Potrzebny był ktoś upoważniony do akceptowania płatności i zdolny do zapanowania nad jej wydatkami. Wydawała ponad 700 tysięcy dolarów miesięcznie. Sąd nakazał jej ograniczyć się do 1,5 tysiąca na tydzień. Myślę, że ograniczenie wydatków stanowiło dla niej spory problem. Nagrała dobrze się sprzedający album. Planowała trasę koncertową. Opowiedziano jej, że ma 1,5 tysiąca dolarów na tydzień. Na to, z jakimi ludźmi się zadawała. Sam powiedział mi, chcę, żebyś wiedziała, że to ja nad wszystkim tu panuję. To mnie słuchają jej prawnicy i ochroniarze, nie Brytni. Sam Lefty próbował odwiedzić Brytni w szpitalu, a jej matka miała tego dość. Złożyła pozew o zakaz zbliżania się do Brytni dla niego. Po zbielęcku napisała, że sam nie tylko nadmiernie kontrolował i manipulował Brytni, ale także dostarczał jej narkotyki i miał na nią bardzo zły wpływ. Lynn wystąpiła o tymczasowy, nie stały zakaz zbliżania się do Brytni. Nie rozumiała, jak bardzo Sam pomagał jej córce. Wystąpienie o zakaz zbliżania się do jej córki to był desperacki krok ze strony matki, który miał pokazać, jak bardzo dramatyczna jest sytuacja. Ten proces nabił okrutne zakończenie, w którym Brytni ginie od fleszy paparazzi w ironiczny sposób pokazuje, że nadmierne zainteresowanie ze strony mediów może w końcu doprowadzić do śmierci. Paparazzi otwarcie mówią, że bardzo chcieliby zrobić ostatnie zdjęcie Brytni przed śmiercią. Takie zdjęcie byłoby warte miliony dolarów. Fotoreporterzy, którzy otaczają Brytni, zasłużyli na swoją własną nazwę. Powinni się nazywać Brytni Racji, dla odróżnienia od paparazzi. Nasz serwis i agencja ma cały zespół fotoreporterów i kamerzystów zajmujących się tylko Brytni. To 8 osób i powiedziałabym, że w 2007 roku jakieś 30% naszych przychodów wygenerowały zdjęcie i materiał o Brytni. To bardzo dużo. W lutym 2008 roku zrezygnowałem z pracy w agencji Splash News. LA Times poprosił mnie wtedy o napisanie artykułu zawierającego moje spostrzeżenia.